skondensowanie. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ponieważ padły do mnie pytania, chciałabym odpowiedzieć. No, panu premierowi Kamyszowi pytaniem na pytanie. Dlaczego wówczas, kiedy był właśnie wicepremierem rządu? Gdy był ministrem pracy, dlaczego wówczas nie zaproponował podwójnej stawki na te dodatki? Wtedy było można znacznie łatwiej to zrobić, jeżeli w tej chwili okazuje się to takie łatwe, to znaczy, że jednak tutaj była to wyraźna demonstracja tego, jak to punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, niestety. Teraz, jeśli chodzi o pytanie dotyczące środków na wspieranie świadczeń działaczy antykomunistycznych. Uważam, że to jest sprawa, którą się należy zająć. Rzeczywiście te świadczenia są, które się właściwie dopiero teraz uruchamia, są śladowo niskie w stosunku do potrzeb. I sytuacje, kiedy ubek, który kogoś przesłuchiwał, który się nad kimś znęcał, śmieje mu się teraz na ulicy w twarz i mówi, po co ci to było, są sytuacjami nie do zaakceptowania, a w rzeczywistości istniejącymi. I to jest jeszcze jeden z tych punktów, o których mówił nasz prezydent, że w Polsce poczucie sprawiedliwości jest zachwiane, że z tym trzeba coś zrobić i musimy również do tej kwestii wrócić. Nad sprawą kwoty wolnej od podatku i darmowymi lekami trwają prace i te kwestie będą rozwiązane na pewno. Chciałabym jeszcze dodać, ponieważ tutaj to nie padło, w ustawie oczywiście jest, ale czasem telewidzowie słuchają tych naszych wypowiedzi. Chciałabym przypomnieć, że ta kwota jednorazowego dodatku nie będzie opodatkowana i nie będzie też obłożona składką na system ubezpieczeń medycznych. To chyba wszystkie najważniejsze kwestie, no poza tymi wystąpieniami, które właściwie nie były pytaniami i do nich się nie będę odnosić. Dziękuję bardzo.